60 lat temu po raz pierwszy w Genewie wręczono nagrodę Fundacji imieniem Kościelskich. W 1962 roku laureatami nagrody byli Andrzej Brych, Andrzej Busza, Sławomir Mrożek i Jan Rostworowski. W tym roku nagroda Fundacji imieniem Kościelskich, jedna z najbardziej prestiżowych nagród literackich w Polsce, po raz pierwszy w jej 40-letniej historii nie została wręczona w Genewie, w Warszawie albo w Krakowie, ale w wielkopolskim Miłosławiu, rodzinnym majątku fundatorów. Bartosz Sadurski, nasz tegoroczny laureat, wpisuje się w pokaźną listę wyróżnionych Nagrodą Kościelskich autorów. Za chwilę dowiedzą się Państwo o tym, że historia z dużej litery jest dla niego materiałem oswojonym, źródłem inspiracji, przemyśleń i narracyjnego żywiołu. Nie tylko zresztą historia, ale także to, co potrafią z niej robić zarówno szkolne tradycje, narodowe marzenia i fantazmaty, polityczne wyrachowania oraz jednak przede wszystkim wolność artystów. Sadurski tworzy własne imaginarium postromantyczne, którym prawda miesza się z fikcją literacką, patos z hucpą, groza z drwiną, brud z wykwintnością, sentymentalizm z okrucieństwem. Czegoś takiego jeszcze nie czytaliście. Nagroda imienia Kościelskich za rok 2022 za książkę Rzeszów, biografia romantyczna odbiera pan Bartosz Sadurski. Dzień dobry Państwu. Ja może najpierw skorzystam z okazji i podziękuję za to fantastyczne przyjęcie. Dziękuję Panu Profesorowi. Dziękuję jeżeli za tą fantastyczną, bardzo prestiżową nagrodę. Dziękuję Władzom Miłosławie za zaproszenie. Bardzo się cieszę, że jesteśmy właśnie w Miłosławiu, bo sam jestem wielkim zwolennikiem decentralizacji kultury i chciałbym, żeby więcej rzeczy działo się poza Krakowem i poza Warszawą. I chciałbym podziękować bardzo panu profesorowi Zielińskiemu za tę wspaniałą laudację. Przez moment zrobiło mi się trochę gorąco i duszno, bo pomyślałem o tym, że pan profesor chce mnie oskarżyć o koniunkturalizm, a moglibyśmy wyciągać kolejne rzeczy z Rzeszowa, łącznie z tym, że część akcji dzieje się w Szwajcarii, gdzie bohater trudni się pomocą przy produkcji zegarków. Ale to chyba nie o to chodzi, przynajmniej tak to odczytuję. I jeszcze dodam jeden temat pracy maturalnej. Pan Podedworny, romantyk czy pozytywista? To jest chyba kluczowe pytanie. Więc jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję za tak liczną obecność i dziękuję za to spotkanie.